Cześć wszystkim! Przygotowałam dla Was nowy paznokciowy filmik, w którym chciałabym Wam pokazać, jak z krótkich paznokci łatwo zrobić długie szpony. Czyli mój sposób przedłużania paznokci na formie. Dzięki niemu możecie też szybko uratować manikir, kiedy jeden paznokieć się złamie. Do dzieła! Na początku sięgam po kilka potrzebnych rzeczy. Szablony, formy do przedłużania paznokci. Primer, shape base, blok polerski oraz pilniczek. Na początek pamiętajcie o usunięciu błonek porastających paznokieć. Bez tego kroku może Wam później podchodzić powietrze pod produkt, którym przedłużacie paznokcie. Następnie chwytam za aceton lub delikatniejszy remover i przemywam nim paznokcie, żeby je odtłuścić. Oba te produkty sprawdzają mi się lepiej niż cleaner. Po odtłuszczeniu matowię płytkę paznokcia. W ten sposób wyrównuję również jej powierzchnię. Nadmiar pyłu usuwam suchą szczoteczką. Chwytam za primer kwasowy. Delikatnie kilka razy przecieram pędzelek o brzegi buteleczki, żeby usunąć nadmiar produktu. A następnie aplikuję go na paznokcie, robiąc takie po 3-4 kapki na każdym z nich. Jeżeli macie uszkodzone skórki, to może trochę poszczypać. No i jak to primer? Niezbyt ładnie pachnie. Teraz trzeba poczekać, aż produkt dokładnie wyschnie. To ważne. Łatwo poznać, że można zacząć kolejny etap, po tym, że płytka paznokcia zaczyna wyglądać na przesuszoną. Gdy już to mam zrobione, sięgam po formy. Odklejam jedną razem z środkiem. Środkowe kółeczko przyklejam w miejscu, w którym będę przedłużać paznokieć. Rozrywam zaznaczone miejsce na drugim końcu, żeby forma była bardziej plastyczna. Następnie zakładam formę. Dopasowuję ją do paznokcia, a potem sklejam dół oraz boki. Tak wygląda moja technika. Oczywiście są również inne. Jak szablon mam założony, to biorę Shape Base od Provocateur, czyli produkt do przedłużania płytki paznokci zastępujący żel i najpierw nakładam go na samą płytkę paznokcia, następnie utwardzając pod lampą przez 30-60 sekund. Teraz drugi etap nakładania Shape Base. Na początku robię dokładnie to samo, co przed momentem. Teraz wyznaczam sobie punkt długości paznokcia i przeciągam produkt w stronę płytki. Dopiero po tym dorabiam brzegi. Tak jest mi po prostu najwygodniej. Dodaję produkt na całość powierzchni, upewniając się, że jest równo rozłożony. I żeby zrobić ładną krzywą C, mam taki trik. Odwracam dłoń. Wtedy na bazę działa grawitacja i ładnie się rozkłada. Uważajcie, żeby nie powstał zbyt duży garbek. To może nie wyglądać zbyt fajnie. Po utwardzeniu zdejmuję szablon, delikatnie naciskając na jego brzegi. I sztuczny paznokieć gotowy. Dokładnie tak samo robię wszystkie pozostałe szpony. Po zakończeniu czynności biorę cleaner i wacik bezpyłowy, przemywam paznokcie, usuwając warstwę dyspersyjną. Jeżeli brzegi nie wyszły Wam zbyt równe, kompletnie niczym się nie przejmujcie. Teraz można wszystko wyrównać pilniczkiem. Ja zaczynam piłowanie od brzegów. Ostrzejszą częścią pilniczka nadaję paznokciom mój ulubiony trójkątny kształt. Dopiero potem matowię górną część i robię przy tym samym drobne poprawki. Po piłowaniu wszystkich paznokci wszechobecny pył usuwam suchą szczoteczką. Tak prezentują się długaśne, przedłużone paznokcie, które pomaluję. Używając lakierów Provocateur. 45 Light Lavender, 55 Violet i 47 Cocktail Berry. Tak mi się podobają te odcienie, że nie mogłam się zdecydować, no i ostatecznie wybrałam wszystkie.
Jak dwie warstwy lakierów już mam dokładnie utwardzone, to wykończę mój manikir używając Provocateur Top Shine No Wipe, którego po utwardzeniu nie trzeba przemywać, a do tego tak pięknie nabłyszcza. Na koniec troszkę oliwki na zmęczone skórki i manikir wygląda jak ta lala. Podsumowując, były krótkie, są długie. Dziękuję Wam za uwagę, kciuk w górę i do zobaczenia. Pa, pa!